Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. W dzisiejszym materiale Lamborghini Huracan Evo 640 koni mocy i minus 11 stopni na zewnątrz. Idealna pogoda do testowania super aut. Jedziemy. Pięknie brzmi. 640 koni, 600 Nm momentu obrotowego i niecałe 3 sekundy do setki. To jest samochód, który mam przyjemność Wam dzisiaj pokazać, zaprezentować, przedstawić. Zgaśmy go sobie, żebym mógł pokazać Wam wszystko na spokojnie, jak wygląda wszystko z zewnątrz. Oczywiście mam kluczyki do auta, zaraz przejadę się tym samochodem, ale najpierw chciałbym pokazać Wam z zewnątrz to Lambo. Zobaczcie, specjalnie odpaliłem światła, żebyście mogli razem ze mną podziwiać, jak ten samochód się prezentuje. Światła są niesamowite, bardzo ładnie i agresywnie ten samochód wygląda. A tutaj widzimy czarny splitter, wygląda naprawdę przepotężnie i bardzo dyskretnie chowa wloty powietrza, które są tutaj. Gdy zbliżę kamerę, widzicie, co tutaj się kryje, ale z daleka, zarówno w kamerze, jak i oczami na żywo, jest to bardzo sekretnie ukryte, bardzo fajnie niewidoczne jest to tak naprawdę na pierwszy, czy nawet drugi rzut oka. Zobaczcie tylko, jak poszerzony jest to samochód. Tutaj nadkola odchodzą na dobre kilkanaście centymetrów z każdej strony. Jak już jestem z boku, to pokażę Wam profil tego samochodu. On jest bardzo charakterystyczny, typowy dla Lamborghini. Strzelista linia nadwozia od maski licząc, idąc aż po czubek, aż po sam dach. Słupki kończące aż na wysokości nadkoli, szczytu nadkoli. To też jest charakterystyczne, przez co deska rozdzielcza jest bardzo wydłużona. 20-calowe felgi z karbonowo-ceramicznymi hamulcami, bardzo dobre hamowanie. Droga hamowania w tym samochodzie to niecałe 32 metry, od 100 km na godzinę do zera. Tu też bardzo dużo się dzieje, przede wszystkim bardzo duży dyfuzor. No i wyszczególnione dwie wielkie rury wydechowe wielkości pięści. Jak już jesteśmy przy rurach wydechowych, no to odpalmy sobie ten odrzutowiec. Do 8500 obrotów kręci się podczas jazdy, a do 8000 na postoju. Właścicielka, żeby dodawać gazu, piłować. Posłuchajcie jeszcze, jak brzmi z zewnątrz. Ja pierdolę! 5,2 litra, wolnossące V10. Tutaj na klapie widzicie po 5 z każdej strony, 5 takich żeber. A tak się zamyka. O, ciężka sprawa. Zanim jeszcze się przejadę tym samochodem, chciałem Wam powiedzieć o firmie HelpFind, która zajmuje się dopłatami do odszkodowań. Jak miałeś stłuczkę, to ubezpieczyciel na 99% zaniżył Twoje odszkodowanie, a HelpFind dopłaca te pieniądze. I takie dopłaty mogą być naprawdę, naprawdę duże, bo jeden z Was, moich widzów, skorzystał już i dostał na swoim Hyundai'u z 2015 roku dopłatę w wysokości 11 tysięcy złotych. Kliknij link w opisie i uzupełnij turbo prosty formularz. Zaniżone odszkodowanie? Kasa dla Ciebie. Dostaniesz pieniądze w kilka dni na konto. Wszystko masz w opisie pod filmem. A teraz jedziemy na przejażdżkę. Jak trzeba zakręcić, to na śniegu jest trochę łatwiej. Oj. Jaka zabawa. Mega. Czerwone światło. Czy ja dostanę zielone światło od właściciela na lekkie sprawdzenie przyspieszenia? No bo mamy warunki takie, że trochę się boję na maksa wciskać pedał gazu. Nie ma problemu. Ale zobaczmy. Mamy zielone. Pierwszej setki to jest przyspieszenie, jakim legitymuje się Lamborghini Huracan Evo, i przyspieszenie od 0 do 200 na poziomie 9 sekund. Słychać wszystko, słychać wydech, który bardzo pięknie pracuje. strzela. Teraz mamy 5500 obrotów i każde dodanie gazu równa się z tak zwanym popcornem. On strzela z tego wydechu. Jabadaba! Zapraszam śmiało. Mikołaj masz na imię? Mikołaj, tak. Jeden z widzów, którego marzeniem było się przejechać Lamborghini, tak? Było, bardzo. Tu są kamery, możesz pomachać. Cześć. Trzęsę się cały, kurde, naprawdę. Poważnie? No. Jesteś fanem marki? No, chcę sobie kupić kiedyś, ale... No to wszystko przed tobą na pewno. Pasy masz zapięte? Mam. O kurde. Jest moc. Naprawdę, Jezu, jak to brzmi. No brzmi, i jeszcze redukcja biegu. Oczywiście ze strzałami. Kurde, nie wiem co powiedzieć, serio. To jest Huracan. To jest Huracan Evo, 640 koni, 600 Newta, silnik ten sam, 5,2 litra, wolnossący. No ale nówka sztuka odebrana z salonu tydzień temu. Zobacz jaka jest reakcja na gaz. Od razu, momentalna. No. Podobało się? Krótka przejażdżka, 7 minut, ale mam kurde, nadzieję, że... krótka przejażdżka, zajebiście było, serio. Mega dziękuję. Nie ma problemu. Przyjemność naprawdę po mojej stronie. Jezu. Od zera. Ja pierdzielę! Zwalnij z procedury. Dobrze, jak szef każe. Procedurę pierwszy raz zrobiłem, trochę mi ją odcięło, pewnie trakcję straciło. Na pewno trakcję straciło. Ale no jest moc, jest naprawdę kosior. Jakie to jest zarąbiste. Niesamowite. Teraz jesteśmy na wstecznym, a żeby wpiąć bieg, manetka do siebie i jedziemy. Co ciekawe, na trybie Corsa ten bieg cały czas jest manualny. Tu Michał mi podpowiedział, że żeby skrzynia była automatyczna, sama zmieniała biegi, musi być tryb sport albo strada, bo na trybie Corsa wszystko co robimy to operujemy manetkami. Szkoda, że nie widzicie teraz mojej miny. Może to i dobrze. Sprawdzamy VMAX na wstecznym. Nissanem GTR do 80 na godzinę. Tak? Tak, się spędziłem na wstecznym. Jak widzicie, tutaj mamy też drobną zmianę. Panel środkowy z wyświetlaczem. Można tutaj sobie oczywiście jakieś tam klima, radio i tak dalej. Chociaż nie wiem, kto radia słucha w tych samochodach. Podczas jazdy, tak jak widzicie, no kierowca może nie będzie na to patrzył, ale jest to na pewno pomocne, czy to przy jeździe na torze, czy to jako taki dodatek. Widać dokładnie co się z całym systemem samochodu dzieje. Zarówno przeniesienie siły napędu, jak widzicie teraz mamy 85% na tył, teraz się troszeczkę równoważy przy dodawaniu gazu, a tutaj mamy poziom skrętu kół po lewej stronie. Michał, ty masz ten samochód dopiero od tygodnia, ledwo go dotarłeś, a jestem prawie że przekonany, że tej muzyki w aucie nie słuchasz, bo muzyką jest to, co siedzi za tobą. Tak, nie włączam zazwyczaj muzyki. Przez pierwszych parę dni w ogóle ciężko było mi dojść do ustawienia systemu multimedialnego, który jest bardzo mi to nie przeszkadzało, bo słuchałem głównie tego. Tak, dźwięku silnika. Możecie nawet prawie nas już nie słychać powyżej 60 000 obrotów. Oczywiście, że tak. I to jest bolączka każdego twórcy i każdego dziennikarza motoryzacyjnego, ponieważ przy teście takiego auta trzeba mieć naprawdę wysokiej klasy sprzęt. Teraz jesteśmy na lekkim zakręcie z niemałą prędkością i ten samochód naprawdę dobrze się prowadzi. Ja oczywiście zachowuję, dawkuję to zaufanie do pojazdu, ale chciałem przez to powiedzieć, że przy zakrętach bardzo dobrze pomaga nam system skrętnych wszystkich 4 kół. I przytoczę to, co mówiłem przy okazji testu Lamborghini Urusa Mansory, którego widzieliście w jednym z ostatnich odcinków. Tam również koła były skrętne, skręcały się obie osie o 3 stopnie w każdą ze stron. I to na pewno pomaga i w manewrowaniu, i w torowej jeździe. 5, 4. Jak to się drze. Silnik kręci się do 8500 obrotów i prędkość maksymalna, jaką można w tym samochodzie rozwinąć, to jest, producent mówi, powyżej 325 na godzinę. Na Instagramie oznaczam Michała, ale jeżeli chcielibyście, jesteście zainteresowani, to Michał jest dostępny na swoim Insta carmatchpl. To jest samochód na co dzień teraz Michała, a mamy minus 11 stopni w dzień, mamy na krawężnikach 40 cm śniegu i teraz akurat drogi są już odśnieżone, ale gdy były zaśnieżone, Michał cały czas jeździł tym samochodem. Ale bardzo pomaga w tym unoszenie przedniego dziobu do 4 cm. Wszędzie można podjechać. Oczywiście trzeba troszeczkę uważać, żeby nie zahaczyć o jakiś krawężnik, zaspę. Natomiast jeżeli ktoś jest doświadczonym kierowcą i potrafi uważać na tego typu rzeczy, myślę, że spokojnie można z tego zrobić sobie daily. Notabene ostatnio jechaliśmy do Gdańska, żeby dotrzeć samochód, ponieważ odebraliśmy go ze znikomym przebiegiem chyba 50 km, a żeby można było używać go w pełni, trzeba było zrobić około 1500, więc wybraliśmy się nie dość tego, że z moją narzeczoną, to jeszcze z 2 psami do Gdańska. I w tym aucie? Tak, w tym aucie. Masz, zakładam, miniaturowe psy. Tak, to są 2 chihuałki, szczególnie jedna to jest szczeniak, a narzeczona jest też bardzo, bardzo chudziutka, uważa, 45 kg, więc wszyscy się zmieściliśmy. Dała radę, jasne. No, ale zakładam, że wasza trasa do Gdańska mimo wszystko nie wyglądała tak, że cisnąłeś auto do 8000, nie. Ale przyspieszałeś, tak jak my teraz jedziemy. Niesamowite przyspieszenie. Zdecydowanie docierałem go na tempomacie około 160-150 km. Jechałem, żeby auto się ułożyło, około 200 km zajmuje ułożenie się opon tego samochodu. Reszta to jest docieranie skrzyni biegów i silnika. Co jeszcze warto powiedzieć o nim, ma sportowe, lekkie, karbonowe fotele, co zwiększyło bardzo pojemność, którą można wykorzystać za przednim fotelem. Daje to dość duże pole manewru, gdyż do przedniego bagażnika mieści się torba kabinówka, czyli taka walizka kabinowa. Z tyłu można spokojnie zmieścić 2 torby na siłownię, więc na wypad weekendowy jest zdecydowanie ok. Wiecie co? Ale mi zrobiłeś dzień, naprawdę. Bardzo Ci dziękuję za przejażdżkę, za to, że w ogóle odezwałeś się, że mogliśmy się złapać. Super. Nie ma najmniejszego problemu, zapraszamy, odbieramy jeszcze jedną sztukę pomarańczową, zapraszamy Cię na odbiór z nami. Gdyby ktoś z Was miał podobny samochód, który wpisuje się w konwencję mojego programu, to ja również zapraszam do kontaktów wiadomości prywatnej, czy mail, czy Instagram. Warto jest pokazywać takie perełki motoryzacji, które mamy w Polsce. No i zróbmy coś fajnego razem na tym nudnym YouTubie. Redukcja biegu tak samo. To wszystko Cię cieszy. Jak jesteś kierowcą Lamborghini, jakiegokolwiek, ale tu akurat Huracana Evo, czy Aventador, czy Evo, czy poprzedniej generacji Gallardo, Murcielago. To jest marka, która sprawia, że nie da się w tym samochodzie. Nie da się nie da się być smutnym. Jesteśmy teraz w tunelu. Musiałem to zrobić. Musiałem. Ja pierdolę. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych filmów z zarobistymi, ultra szybkimi samochodami. Wbijajcie na mój Instagram, tam więcej motoryzacyjnego kontentu. Jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!